Hej wszystkim, tu Luna Delula, witam Was dzisiaj z przyszłości. Dalej jesteśmy w dystopii, nic się pod tym względem nie zmieniło. Już zaczęliśmy nasz dzień. Adam jest przed budynkiem, w którym można tworzyć boty. Tutaj widzę jakaś kubka śmieci i chcę, żeby on tą kubkę oczyścił za pomocą nanitów. Zobaczymy, czy znajdziemy coś tutaj ciekawego. Już tylko zerknę, co robią dziewczyny. Jakoś sobie tam radzą. No, nie ma nic. Czasami spod takiej kubki wyskakują różne, na przykład jakieś unikalne nanity albo coś innego fajnego się odkrywa. Jeszcze tą wyczyść. Szperaj. A, no dobra, poszperaj sobie. Szkoda w sumie tych nanitów. Coś tu lata. Schwytaj. Dobra, śmieci mogą poczekać. Ale dziwne. Adam znalazł coś w śmieciach. A co ty tam znalazłeś? Wieszak na ręcznik. Zobaczymy, czy weźmiemy do domu, czy sprzedamy. O, złap. Temu nanitowi prawie udało się uciec, ale Adam złapał go i dołączył do swojej kolekcji. Super! O, 206 simoleonów kosztuje z rzadkim znaleziskiem. Jego na razie nie będę sprzedawać, może do czegoś się przyda. Mam nadzieję tylko, że nie ucieknie. Dobra, szperaj, może jeszcze coś znajdziesz w tych śmieciach. Co to jest? Co on tam chciał? Pewnie nanita stworzyć. Będę się załatwić. A tu aktywować formę robota. Dobra, zrobimy to. Pójdziemy dzisiaj też na jakieś zawody, bo trochę brakuje nam kasy. W sumie Corinne mogłaby też Stefana podregulować tutaj. No, Adam, znalazłeś coś ciekawego, szperaj. To nic, że jesteś w wizytowych ciuchach, ale możesz sobie poszperać w śmieciach. Jednak lepiej się oczyszcza za pomocą nanitów, te kupy wszystkie. Mniej roboty. O, znowu coś znalazł. Credence. Super, posprzedajemy. Szperaj dalej. Dam mu trochę tego, żeby szperał. A zajmijmy się jeszcze dziewczynami. Chciałam tego wyregulować. Naszego plombota, który się nie załadował i znikł. Jest, dobra. Reguluj. Może jeszcze jakieś przyjazne. Nie. Nie będziemy tutaj się cieszyć ze śmieci. Pochwal. Dobra. Jak tam Bonnie radzi sobie w grze? O, jest już całkiem niezła. Jak zauważyliście, to mamy pierwszy dzień jesieni dzisiaj i ja Simę tutaj przebrałam. Adamowi tylko nie zmieniłam stroju wizytowego, bo tak za bardzo się nam w nim nie pokazał. Pyk, zdjęcie. Bonnie, ale ty dzisiaj ładnie wyglądasz. Jak tam Corinne? I Stefan. Czekajcie, też wam zrobię zdjęcie. O, i ten piękny, dystopiczny widok za oknem. Czy w ogóle tak to się odmienia, to nie wiem, ale dobra. Może dystopijny. O, właśnie, tak by było chyba lepiej dystopijny. No, w sumie rację. Corinne też bardzo ładnie wygląda w tym stroju. Jednak muszę powiedzieć, że w fioletowym i różowym jest jej do twarzy. Fajne spodnie. Sama bym takie chciała w sumie. O, znowu znalazł Adam wieszak w śmieciach. Dobra. Corinne, ja bym też miała dzisiaj dla ciebie takie małe zadanie. Pojechałabyś na pustkowia. W ogóle to załóż sobie plecak. I spróbujemy znowu wejść do tego wraku opuszczonego. Dlatego, że w każdej przyszłości trzeba ten wrak odkryć. Znaczy nie trzeba, ale można, bo za każdym razem te drzwi są zamknięte, jak zmieniamy przyszłość. No, na parcelę publiczną. Dobra, my trochę daleko mieszkamy od tych pustkowi całych, gdzie one tu są za murem. Oj, chyba w drugą stronę. Miejsce katastrofy tutaj, tak.
Adam też musi popracować nad technologią zaawansowaną, bo jest dość kiepski w tym. A trzeba, żeby polatał sobie troszkę na plecaku, albo coś mu tam wykombinować. Bo nie daje czadu. Myślę, że mogłaby się dzisiaj spotkać ze swoim facetem. Czy jest już Corinne nasza na miejscu? Jest. O nie! To chyba było twarde lądowanie. Nie ma za szczęśliwej miny. Możemy sobie kwiatuszki podrywać? Nie, tego nie możemy. Tam pozbieramy troszkę kwiatuszków. Nie wiem, po co tyle mi ich aż jest, ale lubię je zrywać. Kop i kop. Nie wiem, czy te elementy, które ona ma w swoim wyposażeniu, bo ona ma czwarty fragment i pierwszy, czy one liczyłyby się tutaj nam. Zobaczymy. O, też ma te puste procesory. Jak Adamowi zabraknie, to muszę o tym pamiętać, że ona też ma. Dobra, czyli Corinne też jest tutaj zajęta. Wrócę do Adama. Co mu się tam udało zebrać? No to chyba wszystkie przedmioty, które on znajduje, to nam się automatycznie pewnie będą pokazywać w wyposażeniu rodziny. No zawsze można je sprzedać. No i zauważyłam, że jak oni sami szperają sobie w tych śmieciach, to właśnie można kilka przedmiotów znaleźć. Natomiast jeżeli oczyścimy tą kupę śmieci za pomocą Nanita, no to wtedy tych przedmiotów chyba nie znajdziemy, ale jest większe prawdopodobieństwo, żeby znaleźć właśnie jakiegoś Nanita. Dziwnego, tak jak tego tutaj znalazłam. No, Adam, pośpieszyłbyś się troszkę. Jak skończysz, to baw się śmieciami. Zobaczymy, jak to wygląda. Kurde, muszę mu ten głupi plecak ściągnąć. Ciekawe, czy po tej zabawie w śmieciach będzie jakoś brzydko pachniał. Co tu jeszcze jest? Laskacz w śmieciach. Żaden tutaj bardzo dobrze się bawi. Zupełnie jakby miał 5 lat. Gdzie on znikł? O, pojawił się z powrotem. Się zastanawiam, ciekawe, czy tu można, wiecie, barabara w śmieciach. Nie, ale chyba nie. No bo na przykład wsia nie można. No ale tu chyba nie. Oczyść za pomocą Heisenberga. Zobaczymy. A później ściągnij ten durny plecak. O, widzę, że tutaj nic nie wypełzło spod śmieci. A, nie wypełzło! Nie czytaj, tylko łap. Super. Mam nadzieję, że złapie to coś. O, złapał. O, 262, rzadkie. Super. I co, i to jest kolejny nanit, tak? Nie, pryzmat. A to? Entropia. Nie wiem w sumie, czy to do czegoś nam się przyda. No, patrzcie, możemy sobie postawić na przykład w domu, tak jakby w jakimś akwarium, czy w czymś. A takiego zwykłego nanita też możemy. Super. Śmieszne takie. Dobra, wejdziemy sobie tutaj, stworzymy trochę nanitów. W ogóle też trzeba by było stworzyć plombota do sprzedania, żeby po prostu Adam zdobył, no wiecie, kolejny jakby poziom umiejętności tutaj i żeby w ratuszu go bardziej cenili jako twórcę botów. Co on robi? Co on kurna robi? Przecież kazała mu iść tutaj. Naprawdę stąd musiał przejść, żeby. Nie, dobra, nie rozumiem tego, nie ogarniam. Żeby podjechać tam taksówką? Bez sensu. Nie mógł podejść na nogach? Dziwne. Jak tam Corinne kopie? Dobra, może coś znajdzie. Ho, 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 ho. Gdzie ja to wylądowałam? O, patrzcie, jest facet Corinne. Przywitamy się z nim. Siema, stary, ale masz fajną koszulę. Uhu. O, ale fajna plombocica. Dot.
No, znowu znaleźliśmy fragment numer 4, super. O, prawie się nie znamy, ale zaraz to nadrobimy troszkę. Wszyscy będziemy jedną wielką, szczęśliwą komuną. Czemu nie? A zresztą zobaczymy, jak się potoczą tutaj losy naszych bohaterów. Czy Nil w ogóle się do nas wprowadzi, czy nie? Nie wiem. W sumie oni są chyba dopiero zauroczeni. O, nawet nie! O, w mordę, trzeba to zmienić. Bo na przykład Adam z Corinne są już girlfriend, boyfriend. Dobra. Corinne, pokaż mi, co ty tam kopiesz jeszcze. O, jeszcze... A, dobra, to idziesz odkopać, spoko. Jest tu jeszcze co? Nie widzę za bardzo, żeby tutaj jeszcze mogła coś odkopać. O, a te kwiatuszki da się zebrać. O, patrzcie, 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 patrzcie! Nanity idą! Super, musimy je złapać. Nie ma bata. Kurde, ale one pewnie uciekną. Idź najpierw łapać nanita. Co tu się wejść? Dobra. No łap nanita szybciej! Bo ucieknie! Jest to, dziwne dźwięki wydają, takie schizujące. Czyli możemy je właściwie traktować jak normalne robaki. Pokaż, gdzie masz tego nanita. Wypuść, daj prezent, inżynieria wsteczna. O, a tego kwiatuszka możemy zebrać. Można by było później podnieść, sprzedać, co nie? A później iść to odkop. Tak, to już więcej nie widzę tutaj, żeby coś można... O, nie, no patrzcie, tu jeszcze możemy odkopać coś. Robal! Schwytamy robala. Mam nadzieję, że się wyrobimy i go schwytamy naprawdę, a nie, że ucieknie. O, podniesiemy stokrotkę i... Jezu, ile tu jest rzeczy do podniesienia. Normalnie uwielbiam pustkowia. Co tam się dzieje z naszym koleżką? Mógłby się podładować. A Boni? Jak ty tam sobie radzisz z życiem? Wyruszyć do teraźniejszości. To ci damy. Ładuj się. Mam już jakieś rachunki do zapłacenia czy coś? Weź pocztę. Dobra, to naładuj się i weź pocztę. Patrzcie, ile mamy tutaj śmieci. Boże, ile śmieci. Dobra. Jak tam Adam i Neil zaprzyjaźniają się? Widzę, że Adam już dość taki brudny jest. No, ktoś przyjechał. Kto to jest? Ej, no co? Przecież jeszcze nie śmierdzimy. Nie udawaj. Dobra, pójdę się tutaj wykąpać. Czy to jest toaleta koedukacyjna? Nie. Ach. A czemu w toalecie lasek jest więcej kibelków? Ja nie rozumiem, dlaczego. Nie wiem, nie wiem. Dobra. Odkupimy coś dzisiaj. Złapiemy robala. No już pewnie uciekł ten robal. Bo słyszałam, że można tutaj w dystopii łapać robale i je jeść. I chciałam się przekonać, czy to prawda. Ale może już nie złapiemy naszego robala. Zobaczymy. W ogóle zeszło nam, kurde, już jest 15 na grzebaniu, w śmieciach i kopaniu. Schodzi naprawdę dość dużo czasu. Dobra, Boni, Boni, Boni. Gdzie ty jesteś? Dobra, skończ na razie grać. Idź zrobić siusiu. A później zadzwoń do Sim i zaproś na randkę. Muszę zobaczyć, czy Boni złapie tego robala. Kurde, nie złapała go, uciekł.
Uciekł. Patrzcie, ile ta roślinka kosztuje. 200 cimolanów. Sprzedamy ją. No tutaj też będziemy mieć takie szczęście. O matko, ona zerwała tylko jedną stokrotkę. Bonnie nie zna żadnego Sima na tyle dobrze, aby zaprosić go na parcelę? Hello! Oczywiście, że zna. Co za bezsens. Dobra, będziemy musieli po prostu się tak zwyczajnie umówić chyba z nim. I umów się. Gdzie byśmy się umówili? Nil. Gdzie by się tu z tobą umówić? Tylko ona oczywiście znowu będzie godzinę tam lecieć, więc może... Może umówimy się gdzieś tu, o na przykład, w kopalni. Będziemy mieć bliżej. Adam już się wykąpciał. I teraz mógłby trochę popracować. O, widzę, że Nil jest tutaj. A teraz powinien się stąd zmywać i przecież lecieć do nas. Stworzymy Nanita. Tylko najtańszego. Nim będziemy oczyszczać góry śmieci. Pewnie brzmi nieźle, spotkajmy się na miejscu. Ciekawe, czy on stąd pójdzie. No musi przecież stąd iść. Ale jakoś nie wygląda, jakby mu się spieszyło. O, idzie. Leci, uf! A, patrzcie, jak mu się spieszy. Może na co liczy? Nie wiem, może. Muszę zrobić Adamowi zdjęcie przy pracy. O. On wygląda tutaj tak inteligentnie, ale wiemy, że to tylko pozory. Znowu fragment 4 znalazłaś i jeszcze masz alergię dodatkowo. Super. O, fragmentów tutaj 4, mamy 3, tajemniczy fragment 1, no i tyle. O, roślinka rozprzedania, 5. Dobra. Adam stworzył na nita, bosko. Corin, gdzie masz śrubokręt do kopania? Ja wiem, że ty tak lubisz sobie podumać tutaj, ale... O nie, brzydko pachniesz. Fragment 1. Dobrze. No już tu jesteśmy, to wykop jeszcze to. Patrzcie, jakie fajne niebo. To znaczy, fajne, nie fajne, no zanieczyszczone na pewno, ale wygląda imponująco. Słońce! Kurde, kamero głupia. Chcę zrobić zdjęcie. Dobra, Corin, ty tam sobie kop. Później się zastanowię, co z tobą zrobić dalej. Czy wrócisz już do domu, czy nie. Fajne widoczki. Nie mogę się powstrzymać od robienia zdjęć. Tak, Corin. O. Bonnie już sobie gada z kimś. Baw się w Berka. O Boże, dziewczyno, nie osłabiaj mnie. Nie w to masz się z nim bawić, na pewno. Weź trochę bądź jakaś romantyczna czy coś. Boże, że on się zgodził w ogóle, żeby się z nią w Berka bawić, to nie wiem. Chociaż no, nie wiadomo, co by było, gdyby ją złapał, no. Nie, kwiatów mu nie będziemy dawać. Gdzie oni w ogóle są? Aha, tu jest ta knajpka nasza. Patrzcie, jaki fajny widok na miasto. Ja pinkole, muszę zrobić zdjęcie. Super. Przyda się do slajdów na koniec serii. Dzisiaj mam jakiś dzień na robienie zdjęć.
Czekaj, jakaś poczta do nas przyszła. Hej, tu jest list, którego adresatem jest Bonnie, a to nadawca Harkinshire chyba. Jego treść. Droga Bonnie, uważam, że jesteś bardzo szczególną osobą i gdybyśmy nie mieli szansy poznać się nawzajem lepiej, żałowałbym tego na zawsze. Nawet fajny. O, Corin znalazła fragment numer 3. O, Bonnie dostała też od Nila coś. No dobrze, przez chwilę miej otwarty umysł, gdy ja nakreślę pewien obraz. Ty, ja, razem. Jakie są twoje odczucia? No, Nil, może zaraz się przekonasz. Kto wie? Bonnie, jakie ty masz te fragmenty? Czwórka, jedynka i trójka. Jeszcze dwójki nam brakuje. Może się uda jeszcze dzisiaj to załatwić. O, już są na randce, super. No i przede wszystkim trzeba by się tutaj było jeszcze pocałować. Możemy już wykonać pierwszy pocałunek. Teraz pytamy jeszcze go o znak. Myślę, że jak tutaj przejdziemy te wszystkie interakcje, to już coś z tego będzie. Widzę, że Nil niezbyt pięknie pachnie. No ale co zrobić, co zrobić? O, jakieś robale tu biegają, kurde. Kurde, kurde. Adam stworzył Nanita, super. Czy on przypadkiem nie jest głodny? Nie, wytrzyma jeszcze. Więc ja bym tego plombota stworzyła. Wiem, że to żaden biznes jak na razie. Na razie na tym się nie zarabia. Ale stworzymy plombota i sprzedamy go. Wtedy nam wzrośnie tutaj doświadczenie zawodowe. Bo od tworzenia nanitów nie wiem, czy ono rośnie, chyba nie bardzo. Okej. Okay. O, Corin, co ty robisz? Nie znalazłaś tego brakującego fragmentu, co? Nie. Chyba już dzisiaj nam się go nie uda znaleźć. Ale chcę zobaczyć, czy nie ma tu jakiegoś robala. Nie widzę. Żeby tu coś było. Kwiatuszki są tylko. A tam, gdzie jest Bonnie, jest jeszcze ten robal? Kurczę, też pouciekały. O, jakiś plombot. Daisy. Dobra, no to Corin, wracaj do domu, bo jest ci trochę zimno. Może zasadzimy gdzieś nasze kwiatki. Zobaczymy, co z tego będzie. Chociaż nie chciałabym ich sadzić na dworze, bo jak przyjdzie śnieg, to całkowicie je nam zakryje. W ogóle, no, nie wiem, czy one będą rosły, kiedy będzie śnieg. No, ale to nie są zwykłe rośliny, tylko jakieś takie kryształowe kwiatki. Zobaczymy. O, romantyczne... A dobra, spontaniczny pocałunek. Zobaczymy, czy go odwzajemni. Ojej, w takim momencie Adam tworzy Nanita. Znaczy plombota. Weźmiemy jakiegoś takiego pierwszego, lepszego. Żeby tego nie przedłużać, bo to jest i tak tylko na sprzedaż, a nie dla nas do domu. Nawet nie będę go wyposażać w żaden chipset chyba. Po prostu niech nam to doświadczenie wzrośnie. Strasznie długo się wczytuje ten... O, patrzcie, jaki żółtek! Taki trochę wielkanocny, ale z drugiej strony ta jego głowa wygląda już dość przerażająco. Dobra. Podstawy, trzeba go jakoś nazwać. LCD może być. To jest w ogóle on czy ona? Ona, dobra. Może być i zaraz ją sprzedamy. Odwzajemni? Oh yeah! Ale się do niej przyssał. A, dobra. Może byśmy poszli na jakąś kolację? A, jeszcze muszę zobaczyć, czy będziemy zauroczeni po tym pocałunku. O tak, super.
Nil, wykonać dla tej osoby serenadę na laserowym rytmotronie. O! Że pójdziemy do kina, jeśli w ogóle jakiś cuś leci w kinie. Leci jakiś cuś? Wybierz się na holo przygodę z sympatią. Brzmi dziwnie, no ale dobra. Człowiek latarka. Chcę to obejrzeć. Spoko. A musimy tutaj sprzedać naszego plombocika. Korin, jesteś w domu? Nie. Dobra. Wróć do domu, ale plecakiem rakietowym. Leć na parcelę mieszkalną. Tak, to by ci to bardzo, bardzo długo, długo czasu zajęło. Długo czasu, tak. O, dobra. Okej. No, twoja higiena to po prostu jest przerażająca. Adam, Adam, ty jeszcze masz kilka zadań do wykonania dzisiaj, a właściwie dwa. Sprzedać plombota i wybrać się na zawody. Ciekawe, ile dostaniemy za tego plombota. Co to? Stworzyć dwa plomboty. Czy na pewno chcesz sprzedać tego plombota? Za 465 simoleonów zostanie nieodwracalnie usunięty z twojej rodziny. Tak. Dawać kasę. Teraz, Adam, ty się przebierz w strój robota. Aktywuj tryb bota. Corin, o, super, że jesteś taka mądra i sama wzięłaś prysznic, ekstra. Później jedz resztki sushi. Boże. Weź prysznic i zjedz je resztki sushi. Ciu, ciu, ciu. Co by tu jeszcze z tobą można było porobić? Aha, te kwiatki chcemy zasadzić. Mordę. Tak, gdybyśmy mieli taras, to rozłożyłoby się tą taką ala sztuczną trawę i tam by się je posadziło. Na tarasie, ale nie mamy tarasu. Dobra, zaryzykuję. Mamy tych kwiatków dużo. Zobaczymy. Posadzę kilka na ziemi, boże, na dworze, a kilka może uda się posadzić gdzieś tutaj, jak znajdę ten dywan z trawy. Czy jak to się tam nazywa. Okej. Okay. A Boni jest już w kinie, powiedzmy. Dobra, myślę, że jeszcze na jakąś kolację dzisiaj się wybierzemy z naszą randką. O, o, o. Adam otrzymuje nowy tytuł, ekspert spawania. Zdobył dość doświadczenia przy budowie botów, by przyznać sobie awans i przywilej używania niebezpiecznych narzędzi elektrycznych. Super. To jest nasz plombot? Którego właśnie sprzedaliśmy? Czy to jest jakiś podobny? Nie wiem, bo nie pisze. Ale my dostaliśmy za niego 465, a tu go sprzedają za ile? Za 518. Mi się wydaje, że lepiej by było sprzedawać plomboty bez pośredników. No ale dobra. Czekajcie, gdzie można było te zawody? Te zawody botów. O, tu. Weź udział w zawodach plombotów. Oglądaj zawody. Co, budowa botów? Dla początkujących, no dobra. Dobra, możemy teraz Adamowi kibicować. On śmiesznie biega w tym stroju. Naprawdę, Adam, szybciej by było, gdybyś po prostu sobie przeszedł do tej areny botów. Uwierz mi. Adam świetnie sobie radzi w warsztacie botów, ale udział w turnieju botów, budowy plombotów, sceny, to dopiero są nerwy. O, ciup. Dobra, ryzykuj. Kurde, na razie jesteśmy na 12. miejscu. Adam, weź przynajmniej
Pierwszej piątce. Kurde, ryzykuj. Nie, nie! Idź na całość. W pierwszej piątce przynajmniej bądź. Jest na czwartym miejscu. Na trzecim! Dostaniemy kasę! Na drugim! Skończymy na drugim. Jezus, jesteśmy na pierwszym! Tylko 500 simoleonów? Za tyle nerwów? A tam kończy turniej budowy plombotów z tyny. Na pierwszym miejscu, świetnie. Oprócz nagrody pieniężnej otrzymał trofeum oraz oklaski tłumu. Wraz za oklaski nie wyżywię rodziny, no trudno. Jedź do domu, bo jesteś głodny. I tak się świetnie spisałeś. Boni, dlaczego grasz w gry komputerowe na randce? Po sobie bym się tego spodziewała, ale po tobie nie. Idź jeść. Jedz tutaj z sympatią. Jeszcze nas stać. Jako tako. Corin, co ty robisz? Grabisz liście, a po cholerę się pytam. Zaraz ci tutaj znajdę zajęcie przy sadzeniu kwiatuszków. Trochę ciemno jest. Nie mamy żadnej tutaj lampy, ale to nic. Posadzimy je sobie tutaj. Zasadź wiele. Pyk, 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 pyk i jeszcze jeden. O, widzę, że Stefanek też grabi liście. No, Boni. Boże, Corin. Czekam, aż Adam wróci do domu, żeby sprzedać to, co znalazł w śmieciach. O, ładnie sobie sadzimy. Mamy jeszcze jakiś inny rodzaj tych kwiatuszków? Nie, chyba tylko ten jeden. I później chyba możemy dopiero go naładować jakąś tam energią. Zobaczymy. O, ogrodnictwo chyba nam tutaj rośnie. O, fajny mamy kosz, nawet tego nie widziałam. Widzę, że Stefanowi się nudzi. O, też ma erytromotron. Dziwne. Corin, jak skończysz? O, to. Odnowa Ziemi. Matka Natura polega na ekologicznych simach, którzy chronią Ziemię. O, bo Corin jest ekologiczna, jak wiecie. Dobra. A teraz nagroda dla ciebie. Możesz sobie pooglądać telewizję. Czekam na Adama, któremu kazałam jechać tu taksówką. Bo oczywiście zapomniałam o plecaku rakietowym po raz kolejny. Adam, jaki ty jesteś sexy po prostu w tym stroju buta, naprawdę. Nie, zjedz jakieś resztki. A podobno jak mamy dobrze tutaj rozwinięty ten syntezator, znaczy tam poprawioną jakość posiłków, to te posiłki się nie psują. Ale nie wiem, nie sprawdziłam jeszcze tego. Corin, czemu sobie nie usiądłaś na wygodnej kanapie? Jak tam Boni? Jeszcze je sobie w restauracji. Aha, miałam... muszę im zrobić zdjęcie. Miałam sprzedać to, co znalazł Adam. Zobaczymy, ile to warte wszystko. A, tak, tylko trzy rzeczy znalazł. 385, nieźle. A taki wieszak ile kosztuje? 55. No, czyli stuwa na wieszakach, ponad stuwa. Dobra, mamy 3655 simoleonów. Trzeba kiedyś też zapolować na jakieś meteoryty, bo z tego też jest kasa. Jak wiecie. Dobra, nie mogłam się powstrzymać. I to by było chyba na tyle w tym odcinku. Trochę się tutaj działo, trochę poszperaliśmy w śmieciach, zbudowaliśmy kolejnego plombota. Adam dostał awans, wygrał zawody w budowaniu botów z cyny. Po prostu mega. Także odwiedziliśmy znowu Pustkowia. No a nasza Boni już jest zauroczona z Nilem, także super. Wszystko zmierza w dobrym kierunku, jak na razie. Także to by było na dzisiaj tyle. Zapraszam na kolejny odcinek. Pa, pa!